Po tym meczu wrażenia myślę, że bardzo dobre, ale jest niestety niedosyt, bo niestety przegrywamy, ale w drugiej połowie nie wyglądaliśmy gorzej i mogliśmy strzelić na 1-1 i potem na 2-1. Myślę, że dużo nam daje takie spotkanie, bo to jest jednak międzynarodowa arena i spotykamy się na przykład na tydzień i cztery treningi mamy tylko razem, więc też daje nam to, że zgrywamy się lepiej i potem musimy to przełożyć na boisko. No, muszę powiedzieć tylko tyle, że muszę strzelić. No, teraz będę pewnie o nich myślał i analizował je, ale myślę, że jak w następnym meczu będę miał takie sytuacje, to już strzelę bramkę. Tak, dokładnie. Teraz ten mecz z Czechami to już jest historia i w poniedziałek zaczynamy treningi i przygotowujemy się na ruch chorzów. Wiemy, że to będzie bardzo trudny mecz.